Cześć, startujemy z obchodem. Zaczęła się druga dekada sierpnia. Jest niecałe 30 stopni, wiatr do 30 na godzinę obecnie. I przez ostatni tydzień w ilościach umiarkowanych i znikomych padało 3 razy, ale gleba jest sucha. Gdzieś tam głębiej w warstwie korzeni drzew i krzewów. Jest wszystko ok. Tu na pierwszym planie, dzięki uprzejmości sąsiada, świeża dostawa ściółki, przeleżane stare siano, siano kiszonka, które już nie chciały krowy, i posłuży tutaj za ściółkę dla kolejnego pasa pod nasadzenia. Tutaj te większe kawałki plastiku łatwo będzie oddzielić i już taka czysta ściółka zostanie rozłożona. Mniej więcej gdzieś tutaj na linii, którą idę, tam jest kolejna porcja wysypana, w sumie kilkanaście bel. Będzie co robić. Z jadalnego ogrodu leśnego zrobię dedykowany film. Tutaj tylko zbliżenie na amorfę szarą, która rozpoczęła kwitnienie. Bardzo urocza roślina jako taki element ubogacający wartości spożywczej. Czy jakiejś takiej typowo użytkowej pod człowieka nie ma, ale zwiększy bioróżnorodność, dobrze sobie radzi w tych warunkach i jest miłym akcentem estetycznym. Tutaj największe dokonanie, czyli wykoszenie zdecydowanej większości łąk. Koszenie odbyło się już kilka dni temu. Przymiotno kanadyjskie, krwawnik, inne chwasty, raczej nie trawa, zostały skoszone. Teraz między pokosami widać, że już po tych deszczykach powoli się zieleni, będzie to widać lepiej w innym miejscu. Ten pokos prawdopodobnie zostanie tutaj przez dłuższy czas. Tam, gdzie się grubiej uzbierało, możliwe, że będzie zgrabiony, ale to jeszcze do zastanowienia. W razie co, to jest zapas. Najpierw będę te bele rozbierał, które pokazałem na początku, a dopiero potem, w razie potrzeby, będzie to wykorzystywane. To służy w tym miejscu, gdzie leży również. Tutaj takie najgrubsze, najciemniejsze pokłady to jest głównie bylica pospolita, ponad 2 metry miała. I teraz tak, wskoczymy tu do środka. Jeszcze rzut oka na słoneczniki. Tak marnie wyglądają, jak były po kilka w jeden dołek sadzone, a tak lepiej, jak były pojedynczo. Zero nawozu, sporadycznie w momentach nadmiaru czasu były podlewane, czyli naprawdę sporadycznie. Tutaj kilka upraw się trzyma, proso, kukurydza, raczej kolb nie będzie, musiałaby być bardzo długa jesień ciepła. Tutaj sorgo kłosy zawiązuje. Fazola adzuki się trzyma. Tutaj w tym chwastowisku ani razu to nie było plewione. Aksamitki zeszły i różne fasolowate. Jak widać, tu mam taką odmianę fasoli, co jest jej nic do szczęścia niepotrzebne. Można trochę będzie tych fasolek zebrać.
pomidor. Sporadycznie, gdy były mniejsze, były podlewane. Teraz radzą sobie same. 30 czerwionych i czerwieniejących zostało zebrane, więc w tym momencie nie widzicie, że już są gotowe do spożycia. Ale widać, ile jeszcze zielonych jest. To jest po prostu roślina zwycięzca tego sezonu. Nakład pracy, a ilość plonu jest wskaźnik bardzo dobry. To jest odmiana o czarnych pomidorach, jeszcze nie dojrzała, twarda. Tutaj arbuz rozpoczął kwitnienie późno, prawdopodobnie też się nie wyrobi. Musiałaby być bardzo długa jesień. I tu kolejne pomidory, inne odmiany, sadzone z bardzo małych sadzonek, więc jeszcze nie mają tyle owoców co tamte. Również bez palikowania ułożą się po grubej, suchej ściółce. Na razie nie ma to dla nich skutków ubocznych, nie wnosi. Tu jest niekoszona część łąki. I przejdziemy tędy. To jest czarny bez. Dzika sztuka. Obficie owocuje. Ta jeszcze nie ma dojrzałych, ale są już z dojrzałymi. Ta jeżyna żyje. Ta pomimo kilkukrętnego podlania na razie nie zamierza ożyć. I miskant dostało. Zajrzymy z innego wejścia. Ślad po kosiarce rotacyjnej. Tu na wprost takie ciemniejsze pokosy. To była głównie pokrzywa. Tu jest obniżenie i żyzny, wilgotny kawałek. A odbijającą, zieleniejącą trawkę najlepiej widać na tym odcinku. Tu by wypadało zebrać pokosy, to by się równo po całości zieleniło. Tam hen daleko na linii przedłużenia tego lasu jest odcięcie gdzieś za miesiąc, półtora. Różne rośliny tolerują koszenie w różnym momencie. Na lewo jodła jeżyna i żywotnik zostały ominięte tym razem. Tu kolejna jodła. Jeszcze tam na bocznych gałązkach jakieś świeże przyrosty daje. Aralia wysoka, odmiana mandżurska. Aralia wysoka. Tutaj cis. Tak prezentuje się staw. Kilkukrotnie wypompowywałem wodę do podlewania. Widać gdzieś poziom zszedł. No, załóżmy 10 cm. Coś, co dostrzegłem podczas tego pobytu, to super okno widokowe, gdy stanie się w tym miejscu.
staw dostaje słońce od góry. Teraz tylko rozproszone pomiędzy liści. No i dodatkowo całość jest w rzęsie wodnej. Te ślady to moje dzieło. Próbowałem trochę rozsunąć dostęp światła do środka, ale rzęsa nachodzi z powrotem. I przechodzimy do wygrodzenia. W wygrodzeniu omówimy nowości. To jest topinambur sadzony wcześniej. A tutaj pod tym podagrą włókniną przesuniętą z drugiego końca są świeże nasadzenia z takich wielodoniczek. Mam powsadzane rokitniki, oliwniki, a tam jeszcze dalej jest wysiew różnych nasion. I ze względu na to, że nie będę mógł podlewać tego przez najbliższe dni, dostało takie zadaszenie dość elastyczne, zwisające do środka przez spadający deszcz, żeby nie spływał na brzegi, tylko przesączał się do środka. Tutaj winorośl, figa, czyli oficjalnie figowiec właściwy. Chyba 3 sztuki mi się przyjęły. I kasztany jadalne. Wygrodzenie, podniesienie z nasionami drzew i krzewów, jedne i drugie, z grubsza z największych chwastów, tylko przeplewione, podlane. Trzeba będzie okryć na zimę, żeby zwiększyć przetrwanie. Tutaj się dobrze miewa malino-truskawka. Nawet jakieś owoce będzie wiązać. Aż zdziwiony jestem, że tak dobrze się ma. No dobrze, nie widzę nic nowego, spektakularnego, wartego wspomnienia. Różeniec górski. Mam tu podlewany z konewki, czyli rzęsa wodna się załapała. To wychodzimy z wygrodzenia. I jeszcze raz rzut oka na wykoszoną łąkę. Do następnego. Cześć. Tu jeszcze wstawka, ciekawostka. Jak we wgnieceniach pobieżniku ciągnika, jakieś 5-6 ton ma ten sprzęt, trawa się rozwija. Dokładnie w tych miejscach wgniecionych zebrało się więcej wilgoci i taka trawa o czerwonym zabarwieniu końca liści ładnie sobie tutaj skiełkowała, dając właśnie ten oto obraz przejazdu ciągnika po tym suchym, nieurodzajnym kawałku.